Szanowni, wyobraźcie sobie, że wstajecie rano, idziecie pod prysznic, wychodzicie spod prysznica, wycieracie się do sucha i biegniecie nago na wagę łazienkową, żeby sprawdzić swoją aktualną wagę. Wiadomo, że wszyscy chcemy być piękni i szczupli. No i wskazania wagi są jakie są. I nagle przychodzi wam do głowy taka dziwna myśl, jakiś chochlik podpowiada, hola, czy to jest na pewno właściwa waga? No bo przecież na fizyce uczyliśmy się, że na ciała działa siła wyporu. No, w związku z tym, jeżeli jesteśmy, to jesteśmy my, no to w powietrzu też działa na nas siła wyporu, prawda? Czyli oprócz ciężaru działa na nas, oprócz siły grawitacji, działa na nas także jakaś siła wyporu działająca do góry. No i z całą pewnością, oj, to źle mi się tutaj narysowało, jeszcze raz, działa działająca do góry siła wyporu, no i z całą pewnością ta waga pokazuje mniej niż ważymy naprawdę. Hola, czy to jest rzeczywiście powód do optymizmu, te pomiary wagi? No, przypomnijmy sobie, jak wygląda wzór na siłę wyporu. Siła wyporu to jest, po pierwsze, ten uniwersalny współczynnik pomiędzy masą a ciężarem, G. Po drugie, to jest gęstość tej cieczy, w której zanurzone jest ciało. No w tym wypadku tą cieczą jest powietrze, więc to będzie gęstość powietrza. A po trzecie, objętość powietrza wypartego przez nas. Zobaczmy, jakie tu jest. Czwórka. Dobrze. Może tak zostać. No więc G to łatwo, to pamiętamy, to jest w przybliżeniu 10 newtonów na kilogram, albo wygodnie będzie to tak zapisać, newtonów na kilogram, albo jedna setna newtona na gram. No dobrze, gęstość powietrza można sprawdzić w internecie. To jest około 1,2 kilograma na metr sześcienny. No tu wszystko będziemy liczyć w gramach i centymetrach sześciennych, więc przeliczmy to może od razu na gramy na centymetr sześcienny. No to jest to samo co 1,2. I teraz tak, w liczniku mamy 1000 kg, czyli 1000 gramów. A w mianowniku, dobrze, to tak trzeba napisać raczej. A w mianowniku mamy metr sześcienny. Poczekajcie aż. A metr sześcienny to jest ile? 100 razy 100 razy 100. No i to, co zostanie na górze, to były gramy, a w mianowniku będą centymetry sześcienne. No, 100 razy 100 razy 100 to jest milion, czyli 1000 tysięcy. 1 tysiąc się uprości, więc zostanie nam w sumie 1,2 podzielić na 1000. Tak to trzeba zrobić, żeby się ładnie wszystko zapisało. 1,2 podzielić na 1000 gramów na centymetr sześcienny. Czyli D już też mamy, tu możemy zapisać. Możemy zapisać to tak, że tutaj przepożyczyć to, skopiować. I tu będziemy to wpisywać. D równa się, hop. A to sobie przesuniemy gdzieś w bok, żeby nam za bardzo nie przeszkadzało. Tutaj gdzieś na dół, dobra. No i ostatnia rzecz, to musimy naszą objętość wyznaczyć, tak? Bo to będzie ta objętość powietrza, którą wypieramy. No, jak wyznaczyć tą objętość? No, można ją tylko jakoś oszacować. Powiedzmy, że na wadze staje uczeń albo uczennica o masie 50 kg.
No i załóżmy, że składa się z wody, tak? No to ponieważ gęstość to jest masa podzielić przez objętość, to stąd wynika, że objętość to jest masa podzielić przez gęstość, tak? No dobrze, no to mamy gęstość wody to jest, czyli objętość to jest masa, to będzie to 50 kg, podzielić przez 1, tu w jednostkach są kilogramy, a tu w mianowniku w jednostkach są gramy na centymetr sześcienny. No, ponieważ dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność ułamka, to te centymetry sześcienne trafią do licznika, czyli mamy 50, tu dalej mamy kilogramów, podzielić przez gramy, no i jeszcze pomnożyć przez centymetry sześcienne. No ale kilogram to jest 1000 gramów, więc kilogram przez gram to jest 1000, czyli mamy tutaj 50 tysięcy centymetrów sześciennych. No, można oszacować, że osoba, która ma masę 50 kg, ma objętość 50 tysięcy centymetrów sześciennych. Przy okazji 1000 centymetrów sześciennych to jest 1 litr. W związku z tym objętość takiej osoby to jest około 50 litrów. No dobrze, no możemy tutaj to też sobie zaraz zapisać, że V to jest 50 tysięcy centymetrów sześciennych, a te obliczenia sobie znowu gdzieś tu schowamy. Może te podniesiemy trochę wyżej, a te sobie schowamy pod spodem. Ok? No dobra, no to jesteśmy gotowi, żeby wyciągać wnioski, tak? Jesteśmy gotowi, żeby wyciągnąć wnioski, trzeba policzyć siłę wyporu. No, ile to będzie? Siła wyporu w powietrzu to będzie tak. G, czyli te jedna setna Newtona na gram. Wróć. Jedna, no, setna Newtona na gram. Następnie musimy pomnożyć przez gęstość, która jest tutaj, czyli przez tę liczbę. No i następnie przez objętość, która jest tutaj. No to czemu to będzie równe? Znowu nam się jakoś to źle układa. Opuśćmy to sobie niżej, żeby tam zrobić miejsce. Dobra. I jedziemy dalej. No, tu mamy jedną setną razy jedną tysięczną, to w mianowniku będzie 100 tysięcy, a w liczniku mamy 10 tysięcy razy 5, 5 razy 1 to jest 5, 5 razy 2 dziesiąte to jest 6, to jest 1, czyli w sumie razem będzie 6, więc to będzie tak, 6. No i co będzie dalej? W liczniku będzie 10 tysięcy, a w mianowniku będzie 100 tysięcy. No bo 100 razy 1000 to jest 100 tysięcy, a tu będzie 10 tysięcy. Możemy sobie tak to napisać. No i potem będą jednostki, tak? Po pierwsze będzie Newton na gram. Newton na gram. Potem będzie gram na centymetr sześcienny.
gram na centymetr sześcienny, a potem będzie centymetr sześcienny. No, sporo się tutaj uprości, bo tak, centymetry sześcienne z centymetrami sześciennymi się uproszczą, gramy z gramami się uproszczą i zostaną tylko newtony, a 10 tysięcy przez 100 tysięcy to jest 1/10, czyli w rezultacie zostanie 0,6 newtona. No, możemy to też zapisać w ten sposób. No to teraz zastanówmy się, ile to jest 0,6 newtona. No, jakiej masie to odpowiada? 0,6 newtona, 1 newton to jest ciężar, 10 newtonów to jest ciężar 1 kg, w tym przybliżeniu, w którym G to jest 10 newtonów na kilogram. Co ja powiedziałem? Nie, źle powiedziałem, oczywiście. Tak, 10 newtonów to jest ciężar 1 kg. Innymi słowy, sześć newtonów to będzie 6 newtonów to będzie 600 gram, ciężar 600 gramów, a 0,6 newtona to będzie odpowiadało masie 60 gramów. No, czyli dla takiej osoby o masie 50 kg waga zaniża masę o 60 gramów. No, nie jest to dużo, no, ale ktoś może się czuć oszukany. Dlaczego tak jest? No, nie byłoby trudno zrobić taką wagę, która najpierw mierzy różnicę tych dwóch sił, potem szacuje z nich objętość i na podstawie tej objętości szacuje siłę wyporu i poprawia wskazania o te 60 gramów, czyli tyle, ile by tam wyszło z tych obliczeń. No ale przyznacie, że znajomość wagi z dokładnością do 60 gramów nie jest nam specjalnie potrzebna, czy z dokładnością do 100 gramów, jak w moim przypadku tam wagi około 100 kg. Więc możemy sobie chyba darować i taki projekt marketingowy, nowa waga, która miałaby się nazywać True Weight, prawdopodobnie na rynku by się nie przyjęła.